Jak łatwo ubrać Greka? Co jest potrzebne do ubrania Greka? Dwa materiały bądź prześcieradło, różne kolory, tasiemka i agrafki i do ozdoby wieniec stalowy i jakiś naszyjnik. Zaczynamy. Najpierw musimy dopasować materiał do wzrostu naszego modela lub modelki. Dobrze. I teraz modelka unosi prawą ramię do góry. No właśnie, owijamy ją i wychodzimy po stronie prawego ramienia z materiałem. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, Agata, odsuń się kawałek, tak żeby było widać. Bierzemy agrafkę, wbijamy ją prawie tak na koniec tego wysuniętego kawałka materiału. Tak. I przypinamy do kawałka materiału, który znajduje się pod pachą. Ok, teraz ten fragment z agrafką wędruje na jedno ramię. Przenosimy się na drugie ramię, ściskamy materiał, wbijamy drugą agrafkę, tak, i wyjmujemy rękę. Teraz pozostaje nam do zrobienia pas i drugi kawałek materiału, który przekładamy przez jedno ramię i tak, żeby on nam nie spadał, przewiązujemy naszą greczynkę tasiemką, którą zawiązujemy z tyłu. I pozostanie nam tylko ostatni fragment, czyli włożenie korony i ozdób. W ten sposób mamy greczynkę. Drugi sposób wiązania togi jest przeznaczony bardziej może dla mężczyzn, ale kobiety również tak chodziły ubrane, więc zaczynamy również od naszego materiału niebieskiego. Składamy go do wzrostu człowieka. I teraz obie ręce w górę. I teraz może Natalia, odwróć się. Odwróćcie się wszystkie, tak? Bardzo ciasno spróbujemy teraz agrafką spiąć ten materiał z tyłu. Okej, spinamy, tak żeby nie przebić pleców modela. I teraz przewiązujemy materiał po powrocie do przodu, znowu do tyłu i na plecach ponownie, tam gdzie ta pierwsza agrafka była wbita, związujemy trzy kawałki materiału. Teraz pozostaje nam tylko uzupełnienie stroju o dodatkowy materiał. O! I przewiązanie go tasiemką. Greczynki zazwyczaj czyniły to właśnie tak wysoko. Oczywiście związujemy tasiemkę tak, żeby możliwe było oddychanie. I elementy ozdobne. Raz, dwa i znowu prezentujemy. Okej.